Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? It makes it pass, nie, hey. Dobrze znam tekst, nie? Jak Martin Lawrence. Bad Boys, Ride or Die to czwarta część franczyzy zapoczątkowanej jeszcze w 1995 roku. W rolach głównych oczywiście Will Smith i Martin Lawrence jako dwoje policjantów z kompletnie dwóch różnych bajek. Ale jako że lata mijają, to nasi Bad Boys będą musieli zmierzyć się z nowymi przeciwnościami losu. Kiedy nieżyjący już kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z handlem narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego dobre imię. Z czasem sami staną się podejrzani, ścigani przez policję na celowniku karteli narkotykowych. Ale zapewne i tym razem uda im się wyjść właściwie bez szwanku. Fabuła nowych Bad Boys jest troszeczkę taka posiekana. W sensie takim, że pojawia się tu sporo nowych wątków, ale w mojej opinii nie każdy z nich jest rozwinięty na wystarczająco. Za kamerę powracają twórcy poprzedniego filmu, przez co właśnie część wątków jest wzięta z trójki, więc jeżeli nie pamiętacie trójki albo nie widzieliście, to warto sobie ją przypomnieć. Albo nadrobić. Bo mamy chociażby wątek syna detektywa Mike'a Lowry'ego, który właśnie był zapoczątkowany w poprzednim filmie. Mamy nowe małżeństwo, radzenie sobie z traumami, napady paniki, zawały serca, oświecenia po zawałach serca, była ukochana Mike'a, która jest teraz jego przełożoną. No naćkano tutaj po prostu tego, ile się dało, przez co nie każdy z tych wątków w ogóle jest specjalnie interesujący, ale też przez to, że niespecjalnie rozwijany. Będę powtarzać to jak mantra, ale ja jestem po prostu fanem takich policyjnych komedii sensacyjnych, właśnie tak zwanych buddy cop movie. I jednym z moich ulubionych właśnie jest filmy Bad Boys, jedynka i dwójka. Do jedynki mam przeogromny sentyment, uwielbiałem ten film. Według mnie jeden z niewielu filmów filmografii Michaela Baya, które naprawdę można lubić szczerym sercem, jeżeli po prostu lubi się konwencje tego typu filmów. Jakiś czas temu dostaliśmy trójkę, która już była takim powrotem po latach do tej właśnie, do naszych bohaterów granych przez Willa Smitha i Martina Lawrence'a, a że odniosła ona sukces, no to dostaliśmy czwóreczkę. Dosyć szybko po poprzedniej części i w mojej opinii oczywiście jest to dobrze, że dostaliśmy kolejny film, bo po prostu tych bohaterów dobrze widzieć na ekranie. Lubię tą dwójkę. Zresztą wyglądają oni pod względem fizji, zarówno Martin Lawrence, jak i Will Smith, którzy już nie należą do najmłodszych ludzi, wyglądają dobrze. Widać, że Martin Lawrence troszeczkę wziął się bardziej za siebie. Will Smith akurat był zazwyczaj w dobrej formie fizycznej, a tutaj właśnie widać, że jest okej. Okay. Moja żona nawet stwierdziła, kurde, Will Smith wygląda jeszcze młodziej niż... Widziałam go jakiś czas temu tam na jego Facebooku, Instagramie czy coś, więc tutaj dobre make-upistki zatrudniono na pewno, ale myślę, że po prostu chłopaki też o siebie dosyć zadbali, chociaż ciężkie przeżycia mieli ostatnimi czasy w takiej sferze, powiedzmy, dosyć prywatnej. Mimo tego, iż zarówno Will Smith, jak i Martin Lawrence są już panami grubo po 50, to czuć po prostu od nich świetną energię. I w trójce trochę ciężko mi było uwierzyć, że taki Martin Lawrence jest jeszcze czynnym policjantem, ale tutaj jakoś chłopak się wyrobił, to znaczy przepraszam, szanowny pan się wyrobił i jestem w stanie uwierzyć, że są to po prostu policjanci. Oczywiście z takim mocnym przymrużeniem oka, no bo jednak wiecie, oni rozwalają pół miasta właściwie przy każdej swojej akcji. No jest w tym filmie to, za co się uwielbia Bad Boys, czyli masa błaznowania na ekranie. No ja po prostu uwielbiam tą dwójkę, kiedy się wygłupiają i chociaż tak jak tutaj wspominam, te niektóre żarty niespecjalnie do mnie trafiały, to jednak nie mogę oddać im tego, że wywołują one chociaż ten uśmiech na twarzy, uśmiech tego, że o kurczę, ten Martin Lawrence i ten Will Smith to jeszcze ciągle mają w sobie tyle energii, tyle pasji do robienia tego, no kurczę, jak to fajnie się na to patrzy. Przynajmniej ja tak mam, może dlatego, że z Bad Boys się właściwie wychowywałem. No dobrze, ale czy jest w tym filmie coś wyjątkowego? Jest jeden aspekt tego filmu, na który może część z Was w ogóle nie zwrócić uwagi, a mianowicie na dosyć kreatywne podejście do scen akcji. Nawet gdzieś tam na social mediach przewijały się scenki
gdzie wymyślono specjalne uchwyty do kamery, jak robić to, że kamera się obraca raz na naszego bohatera, raz widać to, jakbyśmy grali właśnie w jakąś grę FPP i widzimy sam pistolet. To jest dosyć fajne. To jest taki gimmick tego filmu, coś, co przykuwa uwagę. Ta scena, kiedy jest to wykorzystywane, faktycznie robi wrażenie. Jest to troszeczkę taki ten film jest troszeczkę filmem jednej sceny. Nie mówię, że inne sceny akcji nie są, są jakieś słabe, no ale ta się ewidentnie wyróżnia, widać, że tutaj twórcy chcieli zaprezentować coś nowego i to się udało. Natomiast jeżeli chodzi już o sam jakby fakt, o czym ten film opowiada, jak on się toczy i tak dalej, nie jest tu nic wyjątkowego. No to jest po prostu kolejny film akcji z Willem Smithem i Martinem Lorenzen. Jest troszeczkę żartów, które jedne bardziej siądą komuś, drugie mniej. Jedne w ogóle mi nie siadały z tych żartów, wydawały mi się takie od czapy często, jak na przykład, bez żadnych większych spoilerów, ale jest taka scena, że nagle postać grana przez Martina Lorenza postanawia po prostu wyjść na środek ulicy, bo twierdzi, że jest nieśmiertelna. Ot tak, niby coś tam się dzieje oczywiście, co wpływa na zmianę charakteru naszego bohatera, ale ja jakoś tej sceny nie kupiłem. To tak jakby na zasadzie, dobra, musimy coś dopisać tutaj, żeby było, że on jest bardziej zwariowany niż Will Smith, bo tutaj mamy troszeczkę odwrócenie ról. To zazwyczaj Will Smith w tej serii był tym takim, wiecie, kolesiem narwanym, który niepotrzebnie ryzykował. Teraz znowu jego życie osobiste się odmieniło. Ma syna, którego poznaliśmy w poprzedniej części. Ma tutaj żonę, więc jakby bardziej na niego to spada ta odpowiedzialność. Znowu Martin Lawrence, no to już tam odchowane dzieci i tak dalej, więc ma wywalone. No i też dzieje się coś w tym filmie, co jakby sprawia, że on faktycznie zaczyna się w ten sposób zachowywać, ale wydawało mi się to troszeczkę od czapy. No i film jest mocno przewidywalny. Wiemy, jak to się potoczy, kiedy mamy jakiś twist, że niby ten może jest zły. Od razu widzisz typa i wiesz, że on będzie zły. Nie musisz tutaj wymyślać żadnej fizyki kwantowej. To jest tak, że poznajemy jakąś postać, która jest dobra i wiesz od razu, że ona będzie zła i że to się będzie toczyć ten... Więc jest to przewidywalne, jest to dosyć sztampowe. Ale nie można odebrać oczywiście uroku aktorom, którzy mają między sobą fajną chemię już od tego 95 bodajże roku, kiedy wyszła pierwsza część. I nadal mają tą chemię między sobą. Niektóre wątki według mnie są niepotrzebne, w sensie zapychają nam tutaj jakby czas ekranowy tych bohaterów, a ja wolę, jak spędzamy jednak czas z tymi właśnie głównymi bohaterami, a nie tam nam wciskamy jakichś kolejnych. Chociaż jest to i tak mniej, wydaje mi się, tego niż było w poprzedniej części, gdzie tam faktycznie była cała nowa ekipa, która miała właśnie wraz z współpracować z Willem Smithem i Martinem Lorenzem i oni mieli być takim troszeczkę, wiecie, przekazaniem pałeczki, ale tutaj nie, wracamy do tych głównych bohaterów i bardzo, bardzo dobrze. I o dziwo, w tym filmie jest bardzo wiele fanserwisu, takiego mrugania okiem do widzów. No bo a to zobaczymy reżysera pierwotnych Bad Boys na ekranie, a to jakiś koleś z memów się przetoczy, czy tam z innych TikToków. No jest tutaj trochę tego. No ja rozumiem, że to taki współczesny marketing, no bo wiecie, może młodsza widownia nie przyjdzie koniecznie na Willa Smitha i Martina Lorenza do kina, ale jak zobaczą kolesia, co wywala łapy na boki, to chętniej pewnie będą chcieli to sprawdzić. Mnie to niespecjalnie przekonuje, to jest taki troszeczkę product placement, tylko nie w postaci puszki Coca-Coli, tylko w postaci człowieka, który jest popularny na jakiejś danej platformie. Ale okej, no rozumiem, że te filmy muszą się spinać mimo wszystko finansowo. Tego dla filmu Bad Boys, Ride or Die. W ogóle jaki stracony potencjał. Ja wiem, że kiedy kręcili trójkę, to pewnie nie sądzili, że będą kręcić czwórkę niedługo, ale przecież Bad Boys for Life powinna się nazywać czwórka, a tamta mogłaby się nazywać właśnie trójka Ride or Die. No ale dobra, tak już zostało wymyślone. Więc dla tego filmu może być według mnie tylko jedna ocena. Bo Bad Boys 4 to pyszny film. Fucking delicious. Zaznaczeniem, moi drodzy, że musicie lubić Buddy Cop Movie oraz lubić tą po prostu franczyzę, nazwijmy. No bo jeżeli nie podeszła wam na przykład trójka, to jest więcej tego samego właściwie, więc nie podejdzie wam też czwórka.
Ja oczywiście tą ocenę sobie gdzieś tam podwyższam dla samego siebie, ponieważ uwielbiam buddy cop movie, a że bardzo rzadko teraz zdarzają się tego typu filmy, no to tym bardziej z utęsknieniem czekam, ale wiem, że jest to film sztampowy, przewidywalny. Może, nie wiem, kiedyś sobie zrobię maraton wszystkich czterech części i wtedy tylko wrócę do właśnie Ride or Die, bo wydaje mi się, że ten film jakby nie ma za wiele do zaoferowania dla osób, które po prostu nie lubią komedii sensacyjnych. Ale ja lubię, więc dlatego ocena według mnie dosyć wysoka, bo tak czuję, bo po prostu jestem fanem tego typu produkcji. Więc dajcie mi znać w komentarzu, która część właśnie Bad Boys jest waszą ulubioną, a ja proszę was oczywiście o zostawienie łapek w górę pod tym materiałem, subskrypcji, bardzo mi to pomaga, kiedy widzę, że ten nowi subskrybenci przybywają, że się tych komentarzy coraz więcej pojawia, to po prostu chce mi się robić więcej, lepiej, ciężej, harder, maker, coś tam, dobra, już przestań, przestań Ormando. Dzięki wielkie, kłania się Ormando, do zobaczenia, cześć, do następnego zawsze.